Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jezu, mamuśka. Ja bym chciała fryzurę ślubną. Proszę bardzo, proszę się rozebrać. Proszę bardzo. Jak wygląda suknia? Czy są ramiona zakryte, czy odkryte? Zakryte. Zakryte ramiona. Czy suknia jest bardzo bogata, czy bardziej klasyczna? Nie, klasyczna. Klasyczna. Tak. Ja mam takie pytanie, Aneta, do ciebie. Zanim przejdziecie do mycia, czemu nie proponujesz koloru? Znaczy, no, klientka przyszła na upięcie ślubne, więc nie wiem. Co myślisz o tym kolorze? No, jest straszny. Chciałabyś go naprawić? Się. Oczywiście, że tak. Zostawiam ci. Pomagam jak mogę. Dobrze. Odświeżamy koloryzację, tak? Tutaj widzę, że miała pani wcześniej jednolity kolor, tak? I czy chciałaby pani zostać przy tym jednolitym, czy ewentualnie coś zmienić? Nie, no myślę, że coś zmienić. A więc tak, ja bym trochę ociepliła pani tą koloryzację jakimś cieplejszym odcieniem, chociaż widzę, że pani się woli jednak w chłodnych odcieniach. A po czym wyciągasz wnioski, że pani się woli w zimnych? Po koloryzacji, która była wcześniej robiona. Końce są bardzo mocno rozjaśnione, co sugeruje na to, że klientka chodziła w bardzo jasnych blondach. Aneta, ogarnij się. Oczekuję konkretnych propozycji. Oczekuję czegoś, co spowoduje u mnie i u Tomka zachwyt. Więc tak, odświeżymy pani kolor z tym, że proponowałabym zrobić coś w cieplejszych odcieniach, jakieś miedziane brązy. Nie będzie rudy? Nie musi być rudy, no tylko po prostu miedziany brąz. Dobrze. Chciałaby pani zobaczyć na palecie ten kolor, jak nie... Czy naprawdę ty chcesz, żebym ja zaraz wybuchł? Czy ty naprawdę nie słyszysz tego, co ty do klientki mówisz? Pani się pyta, czy to nie będzie rudy. Nie, nie będzie rudy. To będzie brązowo-miedziany. Tomek, czy ja jestem k***a nienormalny? Bo może ja czegoś nie rozumiem. Może ja byłem w innej szkole fryzjerskiej, że miedziano-brązowy to nie jest rudy. To jaki to jest? O jakim kolorze myślałaś? Poziomami. Poziomami. 6,44 albo nawet 5. Super. 6,44. Gdzie jest 6,44? Proszę mi pokazać. 8,44 i 7,44 jest tylko w tej palecie. To co chciałabyś zrobić? Konkretnie kolor. Czy może nawet nie znasz palety, którą masz u siebie? Drodzy Państwo, poziomy 44 to by był ton ciemniejszy poziom niż to. To nie jest rude. Wstyd! Wstyd! Wstyd!